Dzień dobry Państwu. Wszystko się zgadza. Rzeczywiście jestem adwokatem, jestem też wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest taki spór, z którym mamy do czynienia i o którym jest strasznie głośno w mediach. Ale rzeczywiście głośno, tak? To znaczy, z jednej strony ostatnio mieliście Państwo w Gazecie Wyborczej, będę mówił o opłatach reprograficznych, to już przy otwierającym spotkaniu w innej sali mówiliśmy, że to jest jeden z najgorętszych tematów teraz i rzeczywiście wczoraj czy przedwczoraj wielkie ogłoszenie w Gazecie Wyborczej, Władysław Bartoszewski, tak? Krzysztof Penderecki, Krzysztof Zanussi. W ogóle znamienite postacie, które skądinąd podziwiam, tak? I które są i istotne dla polskiego życia społecznego i kulturalnego, zabrały głos między innymi w kwestii opłat dotyczących smartfonów i opłat dotyczących tabletów, tak? Wypowiadając się, że wprowadzenie tych opłat jako opłat, które mają służyć wynagrodzeniu za korzystanie z dozwolonego użytku prywatnego jest po prostu konieczne, niezbędne, jest potrzebne twórcom, tak, żeby im zapewnić wynagrodzenie. Znacie Państwo też pewną wypowiedź w trochę w nieco innym tonie i formie Kazika Staszewskiego, który powiedział, że on na te ustrojstwa nie chce żadnych opłat, sprzeciwia się temu, uważa, że to nie ma sensu i nie wolno użytkowników obciążać. Tak czy inaczej, temperatura tej dyskusji jest bardzo gorąca. O co chodzi? Oczywiście poruszamy się w ramach dyrektywy unijnej, która pozwala nam na wprowadzanie dozwolonego użytku prywatnego. Wszyscy z niego korzystamy, prawda? No to jest wręcz czasami, no to jest istota prawa autorskiego, możliwość korzystania, zapoznawania się z utworami. A poza tym wiemy, że korzystamy w prywatnej sferze, której tak naprawdę nie da się kontrolować, prawda? Bo to jest sfera prywatna, nie da się tam dojść, nie da się tego użytku licencjonować, więc my to tolerujemy, prawda? Natomiast tolerując to, z jednej strony, z drugiej strony mówimy, to powinno się odbywać za wynagrodzeniem. Tak? Powinniśmy to korzystanie, to kopiowanie w sferze prywatnej w jakiś tam sposób twórcom i nie tylko twórcom, artystom, wykonawcom, producentom i tak dalej, powinniśmy to wynagrodzić. Znowu dyrektywa, w ramach której my się poruszamy w Europie, mówi, że państwa mają to wynagrodzenie, to słuszne, to fair compensation, godziwe wynagrodzenie mają zapewnić, ale w żaden sposób nie przesądza, jak to zrobić. Ona mówi państwom członkowskim mniej więcej tyle, zróbcie jak uważacie, tak? Byle to wynagrodzenie trafiło i tak naprawdę zostawia nam strasznie dużo miejsca. A skoro zostawia nam dużo miejsca na zagwarantowanie tego słusznego wynagrodzenia, to ja mówię, okej, a to zróbmy to tak, żeby było dobrze, tak? To znaczy zróbmy to tak, żeby było najbardziej efektywnie. Nie tylko dla twórców, nie tylko dla użytkowników, ale także dla biznesu, tak? Bo dzisiaj biznes jest częścią prawa autorskiego i trzeba to zrobić dobrze dla wszystkich stakeholderów tej dyskusji. Mamy parę modeli. Ten u góry to jest ten, który funkcjonuje dzisiaj. Obciążamy producentów urządzeń służących do kopiowania i producentów czystych nośników, mówiąc tak, oni tak czy tak przerzucą ten koszt, tak czy tak przerzucą ten koszt niżej na użytkowników, prawda? Więc jakby niech płacą oni, bo my użytkownika przecież nie możemy złapać, tak? Jakby tu nie będziemy licencjonować koszty za duże, kwoty do zdobycia za małe, nie ma to sensu. Więc taki model wymyślono w Niemczech w latach 50., 60., on jest dość trwały. Drugi model, taki, który dzisiaj zaczyna być całkiem popularny, to Norwegia, Hiszpania, to model taki, w którym transferujemy pewne środki z budżetu państwa. Bardzo to ciekawe jest. Trzeci model wreszcie, to model, w którym nic nie wynagradzamy, tak? Wielka Brytania, Irlandia mówią, nie ma sensu tego systemu wprowadzać, ten system jest szkodliwy. Tak? To mówią jednoznacznie osoby, które zajmują się tymi kwestiami w Wielkiej Brytanii, nie chcą tego po prostu. Więc w ogóle tego typu systemu nie ma. To, gdzie się ramy, które się poruszamy europejskie, mówią, że my musimy za to prywatne kopiowanie w zakresie w takim, jakim ono powoduje szkodę, jakąś stratę w sensie ekonomicznym twórcom, to wynagrodzenie zapewnić. I co musimy uwzględnić? No, powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie, które już dostali, tak? No bo jeśli już za to prywatne kopiowanie dostali wynagrodzenie, no to nie można płacić dwa razy, prawda? Nie wolno płacić za to dwa razy. Tak nie powinno być, tak? Także ma to być wynagrodzenie potencjalnej tego harm, szkody, ale jeśli wynagrodzenie w ten lub inny sposób
już do twórców trafiło, to nie można tego wynagrodzenia się domagać. O tym trzeba pamiętać, moim zdaniem. Mało o tym na razie mówimy. Wreszcie dyrektywa mówi również o zasadzie de minimis non curat pretor. Już od czasów rzymskich wiemy, że jak coś jest małe, nieznaczące, to my się po prostu tym nie zajmujemy. Tak? I tak mówią Brytyjczycy na przykład. Tak? Oni mówią za time shifting, za format shifting. To jest coś, co najprawdopodobniej pieniądze już są tak czy tak odebrane przy sprzedaży płyty i tak dalej. A poza tym mówię, jeśli już w ogóle to szkoda jest mała, więc takie drobne rzeczy władzy nie interesują. Tak? No więc nie bierzmy za to pieniądze. Wreszcie na jedną rzecz jeszcze zwracam w tych ramach europejskich, wyważenie interesów. Tak? To nie jest tak, że system prawa autorskiego służy tylko twórcom i uprawnionym. On ma służyć użytkownikom, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, tych stakeholderów jest więcej i on musi również służyć innym uczestnikom. On także musi służyć biznesowi, po prostu, tak to trzeba powiedzieć. Wynagrodzenia, szkoda. Powiedziałem, że to wynagrodzenie za prywatny użytek należy się, gdy jest szkoda. Proszę Państwa, w większości dzisiaj, to już w literaturze prawniczej, u nas jakoś to w ogóle trudno, żeby się z tym przebić, ale w Europie mówi się od dawna, tak, że niektóre postacie korzystania z w ramach prywatnego użytku, za które my niby wynagradzamy dzisiaj, twierdzimy, że trzeba, w ogóle nie powinny podlegać wynagrodzeniu, w ogóle nie generują szkody. Tak? Właśnie time shifting, format shifting. Przecież cała masa utworów udostępnianych w ramach wolnych licencji. Tak? To nie generuje żadnej szkody dla twórców. Ja wręcz chcę to na wolnej licencji udostępnić. Tak? Archiwizowanie materiałów, które są nieodpłatnie udostępniane w sieci, prawda? To są rzeczy, które po prostu szkody moim zdaniem w ogóle nie generują. Tak? W tym sensie ja myślę, że Brytyjczycy mają rację, mówiąc, że nie ma żadnej szkody i dlatego de minimis non curat pretor, time shifting, format shifting dopuszczone, ale za to nie czarżujemy po raz kolejny. Po prostu nie tworzymy systemu absurdalnie rozbudowanego, żeby czarżować za coś takiego, za co już gdzieś pieniądze są wzięte po prostu. System, który mamy dzisiaj w Polsce i o który się toczy debata, jest w istocie oparty na czymś stworzonym w latach 50. i 60., trzeba mieć tego świadomość. Czy świat w latach 50. i 60. XX wieku to był inny świat, tak? Więc pamiętajmy przy tej dyskusji o tym. Dwa, on miał wyważać rzeczywiście interesy, taka była jego intencja i w jakiś sposób wtedy w latach 50. i 60. w miarę sensownie te interesy wyważał, prawda? Ale to był zupełnie, tak jak mówię, zupełnie inny świat. On oczywiście jest oparty na takim rough justice, bo to jest oczywiste i zarówno na etapie poboru, bo tak naprawdę nie wiemy, nie bierzemy za konkretny akt korzystania i nie płacimy w ramach repartycji konkretnemu twórcy, no ale to powiedzmy jest coś, z czym się w tym systemie godziliśmy. Ale teraz patrząc na ten system w dzisiejszych czasach, tak, to był system stworzony dla magnetowidów i magnetofonów, tak, urządzeń przeznaczonych do kopiowania utworów w zasadzie. Co wspólnego ma tablet i smartfon z magnetowidem i magnetofonem z lat 50. i 60. XX wieku? Nic nie ma. Tak? Tamte urządzenia głównie służyły do kopiowania. Te urządzenia służą, wszyscy dobrze Państwo wiecie, masie różnych celów, prawda? Dalej, kiedyś prywatne kopiowanie było istotne, ale dzisiaj przecież w rynku on demand, prawda, gdzie ja tylko kopiuję, zwielokrotniam tymczasowo, to kopiowanie przestało mieć tak istotne znaczenie, prawda? Więc system, który jest dzisiaj moim zdaniem, on bardzo często prowadzi do czegoś, co nazywamy zjawiskiem double payment. Płacimy dwa razy. To nie jest korzystne. Ten system dzisiejszy nie jest neutralny technologicznie, tak? Ta cała kłótnia o te sprzęty, tablety, smartfony, USB, sticky i tak dalej, tej kłótni by nie było, gdybyśmy mieli system neutralny technologicznie, a tutaj będziemy się o każde kolejne urządzenie kłócić. Także ten system myślę, że ma całą masę wad. Co dalej w takim razie? Wydaje mi się, że ta dyskusja nie ma sensu, jeśli ma polegać dalej na przeciąganiu liny pomiędzy smartfony, tak włączyć, nie włączyć. Może lodówkę włączyć, która ma możliwość tak podłączenia iPhone'a, prawda? No i tysiąc innych rzeczy możemy zaraz wskazać. Za chwilę się pojawią nowe urządzenia. Będziemy taką właśnie będziemy ogłaszać w gazecie, prawda, będą się podpisywały ważne osoby, rozmieniały na drobne swój autorytet, prawda, bez sensu zupełnie, więc stwórzmy moim zdaniem system nowy, tak, pomyślmy o nowym systemie, zmieńmy w ogóle paradygmat myślenia o tej sprawie. I dlatego wydaje mi się, że powszechna opłata, którą płaciliby w bardzo niewielkiej wielkości
prywatni użytkownicy, pozwoliłaby ten problem rozwiązać. Byłoby to dużo tańsze, dużo prostsze, dużo bardziej efektywne, korzystne dla twórców, korzystne dla biznesu. Wszyscy bylibyśmy do przodu. Za czym optuję w takim razie? No, optuję za tym, żeby przemyśleć tę sprawę i wybrać to, co jest najbardziej korzystne, efektywne, a nie grzęznąć w tej dyskusji, w której mam wrażenie, troszkę grzęzniemy dzisiaj. Dziękuję bardzo.